Cześć, dzień dobry kochani, witam Was bardzo ciepło i serdecznie. Mam na imię Ania, to jest kanał Znalezione, Przeczytane. Zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie akcji czytelniczej Izraelskie wakacje, Izraelskie lato. Tę akcję ogłosiłam chyba z miesiąc temu, może nawet trochę dłużej. I ogłosiłam czytanie książek w ramach dosyć, myślę, szeroko pojętej literatury izraelskiej. Podałam tam takie kryteria też, według których ja będę sobie dobierać te lektury na izraelskie lato i to miała być i była faktycznie literatura faktu, która skupiała się wokół tematów głównie związanych z państwem Izrael, ze społeczeństwem izraelskim, z tym kręgiem kulturowym. I jeśli chodzi o literaturę faktu, to były książki w moim przypadku napisane nie przez Izraelczyków. Natomiast jeśli chodzi o literaturę piękną, no to wybrałam sobie takie kryterium pisarzy piszących w języku hebrajskim, pisarzy izraelskich. I dzisiaj Wam właśnie o tym opowiem. Wymyśliłam sobie, że tak bardziej pochylę się nad każdym tytułem, głębiej, szerzej, w odcinkach podcastowych. Zamierzam nagrać taką serię 4, 5, może 6 podcastów, a dzisiaj po prostu kręcę takie podsumowanie z myślą o tych osobach, które nie lubią może takiego zbytniego rozwlekania się na temat jednej książki, wolą raczej takie ścisłe, zwięzłe podsumowanie, żeby po prostu móc zdecydować, czy warto pójść dalej z jakimś autorem albo z jakąś książką i no, wystarczy im na to kilka zdań. I ten odcinek tak właśnie będzie wyglądał, że dzisiaj Wam właśnie opowiem o tych kilku książkach tak dosyć skrótowo. Powiem Wam też parę słów na temat jeszcze audiobooka, którego wysłuchałam. Jak również powiem o jednym serialu, który zresztą obejrzałam z Waszego polecenia. Na koniec chciałabym też polecić Wam kilka kanałów, które wzięły udział w tej akcji, bo tam też ukazały się bardzo interesujące materiały poświęcone literaturze izraelskiej. Zapraszam Was, zostańcie ze mną. I zacznę, tak jak obiecałam, od literatury faktu. Pierwszą książką, którą bym chciała Wam bardzo gorąco polecić, jest Izrael oswojony, Eli Sidi. Ela Sidi to jest Polka, która 30 lat temu wyemigrowała do Izraela. No, pojechała tam początkowo na wycieczkę z koleżanką i poznała po prostu swojego przyszłego męża i stwierdziła, że Izrael będzie jej drugą ojczyzną. I 10 lat temu napisała książkę o swoim spotkaniu z Izraelem, o spotkaniu z nową kulturą i o życiu tam, bo to jest drugie wydanie tej książki. Pierwsze ukazało się w roku 2013, no i mamy dzisiaj takie wydanie uzupełnione. Natomiast jest to moje pierwsze spotkanie z tą książką. Ja jej nie czytam po latach, nie czytam jej drugi raz tego wydania uzupełnionego, tylko jest to zupełnie dla mnie pierwsze wydanie. Także tylko tak czysto informacyjnie Wam mówię, że po prostu obecnie wydawnictwo Muza postanowiło tę książkę przypomnieć. I bardzo się cieszę, dlatego wydaje mi się, że to jest książka, która jest świetna na takie pierwsze spotkanie w ogóle z tematyką Izraela. Dla osób, które nie za wiele wiedzą o tym miejscu na mapie, o tej kulturze, o tym, jak jest to zróżnicowane miejsce w sensie takim właśnie religijno-etnicznym. No i w ogóle o Izraelczykach, to rzeczywiście tutaj można się na taki pierwszy rzut sporo dowiedzieć i w jakiś sposób też uporządkować pewne fakty, dlatego że pomimo, iż książka jest napisana językiem bardzo przystępnym i ona ma taki zresztą też bardzo osobisty charakter, to ta warstwa faktograficzna jest też bez zarzutu, no i jest też dołączona bardzo interesująca bibliografia, gdyby ktoś z Was był ciekawy. Także na pierwsze spotkanie z Izraelem bardzo Wam polecam. Co jest ciekawe w tej książce? Ciekawe jest rzeczywiście ukazanie tego zróżnicowania Izraela, współczesnego społeczeństwa izraelskiego, ukazania tych wielu nurtów w obrębie samego judaizmu na przykład, pokazanie bardzo wielu społeczności, mikrospołeczności, które tam żyją i funkcjonują dzisiaj. To są przecież społeczności żydowskie, ultraortodoksyjne, ale też potomkowie ocalałych z Holokaustu, z diaspory przed II wojną światową. Bardzo dużo jest na temat Polaków, którzy też po II wojnie tam wyemigrowali, polskich Żydów. Sporo na temat też, przyznam, emigracji marcowej, tej takiej pogomułkowskiej. Sporo na temat Żydów, którzy przyjechali ze Związku Radzieckiego. Tutaj na przykład byłam zaskoczona, jak dużo jest, było, jest, no właśnie tych środowisk rosyjskich.
rosyjskich, rosyjskojęzycznych, którzy zresztą w Izraelu w latach 60., 70. tworzyli swoiste getta. Co było jeszcze dla mnie zaskoczeniem, dosyć sporo jest na temat Żydów z Afryki, z Algierii, z Maroka. Jest to bardzo dzisiaj prężna, szeroka grupa. No i dodatkowo oczywiście, bo mówimy tutaj o tych podziałach w obrębie judaizmu, religii, ale jest też bardzo prężna, duża grupa Żydów, którzy żyją według norm świeckich, chociaż z poszanowaniem tradycji. Sporo jest na temat mniejszości arabskiej i też dodam tutaj Państwu, że też nie mam na myśli tylko tych Arabów oczywiście, którzy żyją na zachodnim brzegu w jakby cieniu konfliktu wojennego, czyli na terytorium autonomii palestyńskiej, tylko raczej tutaj mam na myśli takich Arabów, którzy w jakimś sensie żyją w symbiozie z Żydami. Oni czują się Izraelczykami. To są Arabowie, którzy sami zdecydowali kiedyś, że chcą mieszkać w granicach państwa Izrael. I to jest pewien paradoks, który opisuje Ella Seely, dlatego że ona pisze tutaj o pewnym życiu, jakkolwiek to by nie zabrzmiało, w przyjaźni, pomimo okupacji Strefy Gazy, pomimo intifad, pomimo tego fundamentu, muru nienawiści, który powstał po II wojnie światowej i trwa do dzisiaj, to jednak to też jest możliwe i ta książka to pokazuje. Sporo jest ciekawostek historycznych. Bardzo ciekawie pisze autorka na temat idei kibuców, które też okazały się takim wielkim rozczarowaniem właśnie życia w kolektywie. Bardzo polecam te rozdziały. No i oczywiście jest pokazany Izrael jako takie państwo dzisiaj współczesne, nowoczesne, bardzo otwarte. Państwo, które pomimo iż nie ma rozdziału państwa od religii, jest społeczeństwem bardzo tolerancyjnym, bardzo nowoczesnym. Fanatyzm religijny, który występuje w jakichś zamkniętych społecznościach, które starają się żyć według pewnej trudnej dosyć tradycji, ale nie starają się tej tradycji w żaden sposób narzucić. Więcej o tej książce opowiem Państwu oczywiście w tym osobnym podcaście, dlatego że mam kilka uwag, takich trochę głębszych refleksji, a dzisiaj po prostu Państwu mówię, że jest taka książka, że jeżeli Państwa ten temat interesuje, to warto od niej zacząć, zanim pójdziecie dalej, zanim sięgniecie po jakieś takie głębsze, być może naukowe książki historyczne poświęcone Izraelowi. Ja Wam polecam. Ella Seely, Izrael oswojony. Wydanie drugie uzupełnione, a wydało to wydawnictwo Muza. Następna książka, którą chcę Wam pokazać z literatury faktu i do której też Was chcę gorąco zachęcić, to jest Osioł Mesjasza Włodka Goldkorna. Autor jest Żydem polskiego pochodzenia, który wyemigrował do Izraela w tej fali emigracji marcowej w 1968 roku. Natomiast on dzisiaj mieszka we Włoszech i książka została napisana po włosku, z języka włoskiego przełożyła ją Joanna Malawska, co może być nieco dziwne, natomiast rzeczywiście autor jest redaktorem dzisiaj takiego tygodnika poczytnego włoskiego L'Espresso i w ogóle jest też takim bardzo interesującym człowiekiem, zajmującym się historią Izraela, ale również Europy Środkowo-Wschodniej, więc polecam Wam także inne jego książki, m.in. książkę, która była chyba nominowana w którymś roku do Angelusa, Dziecko w śniegu. I w ogóle bardzo się cieszę, bo ja tej książki nie planowałam czytać w ramach tej akcji, ale zobaczyłam ją na kanale u pana Mirka. To jest kanał Awantury Literackie i Historyczne. On zrobił bardzo interesujący, kilkuczęściowy bookshelf tour. Chyba jeden z niewielu bookshelf tourów, jaki ja obejrzałam na BookTube, bo był fascynujący. Cudowna biblioteka, polecam wszystkim zajrzeć. I była tam półka żydowska i były książki Włodka Goldkorna. I ja sobie uświadomiłam, że ja przecież mam tę książkę, dlatego że kupiłam sobie ją, wydało to wydawnictwo Czarne kilka lat temu i przeczytałam ją, pamiętam, też bardzo mi się podobała, ale zupełnie w ramach tej akcji o niej nie pomyślałam. Także panie Mirku, ukłony, bardzo, bardzo dziękuję. To jest ważna książka, to jest książka bardzo pesymistyczna i gorzka, ale też niezwykle prawdziwa w takim spojrzeniu krytycznym na Izrael. Włodek Goldkorn został z rodziną wypędzony z Polski w 1968 roku i znalazł się w Izraelu pełen wzniosłych marzeń na temat nowego państwa, nowej swojej ojczyzny. I ta książka jest zapisem, jak to marzenie upada, jak tego marzenia nie da się urzeczywistnić. Oczywiście jego rodzina została zdeklasowana, w związku z tym oni tam musieli naprawdę zaczynać od zera. On wstąpił tam później oczywiście do armii izraelskiej i dosyć szybko zobaczył, jak zaczyna funkcjonować to społeczeństwo, jak zaczyna funkcjonować tamten naród i jak ta idea upada w sensie takim
i jak wiele może zniszczyć jednak po pierwsze poczucie wyższości wobec Arabów przede wszystkim, tamtej ludności, która tam przecież też od wieków mieszkała, a potem zaślepienie, fanatyzm i taka próba trochę samooszukiwania się, że my możemy tutaj bronić naszych granic i uzasadniać okupację i czynić ją taką okupacją z ludzką twarzą. To jest takie gorzkie porównanie do tego, że no to tak samo jak komuniści chcieli tworzyć socjalizm z ludzką twarzą. To jest zresztą książka, która zresztą pokazuje takie niesamowite zjawiska, które autor dostrzegał stopniowo, bo on jakby obserwował Izraelczyków, młodych Izraelczyków i obserwował też taką pewną skłonność Żydów izraelskich do tworzenia takich historii własnego losu, który według nich był najbardziej niezwykłym losem ze wszystkich narodów świata. I to już zrodziło w nim pewne podejrzenie, że to nie są postawy, które mogą w przyszłości zaowocować no, takim zgodnym życiem z innymi narodami w obrębie tego samego miejsca. No i niestety, rzeczywiście wydźwięk tej książki jest bardzo, bardzo bolesny, ale to jest bardzo ciekawe spojrzenie. Ja Państwu Osła Mesjasza polecam i ja o tej książce również na podcaście poświęconym literaturze faktu, gdzie będę mówić też troszkę więcej na temat Izraela oswojonego, to opowiem też o tym i trochę porównam te książki, bo można odnieść wrażenie, że to są zupełnie inne miejsca, o których i pisze Ella Sidi, która jest młodsza i która wyjechała tam na początku lat 90. i Włodek Goldkorn, który no, wyjechał tam pod koniec lat 60., ale potem zdecydował się jednak opuścić Izrael i jego kolejną ojczyzną są Włochy. On mieszka dzisiaj na co dzień w Rzymie. No i stwierdził, że tak naprawdę Izrael nie chce pokoju, a on nie chce żyć w takim państwie, które nie chce pokoju. Zapraszam Was na podcast, a jeżeli nie będziecie słuchać podcastu, to mam nadzieję, że też udało mi się w tych paru zdaniach Was do tej książki zachęcić. Włodek Goldkorn, Osioł Mesjasza. Zamykając wątek literatury faktu, chciałabym jeszcze Wam powiedzieć i podziękować przede wszystkim za to, że poleciliście mi bardzo ciekawy serial Unorthodox w reżyserii Marii Schroeder. Produkcja amerykańsko-niemiecka inspirowana pamiętnikami, wspomnieniami Debory Feldman. Jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów. To jest krótki miniserial wyprodukowany na Netflixie, zaledwie chyba 6-odcinkowy i ze znakomitą, genialną rolą Shiri Haas, która zagrała postać głównej bohaterki Esther Shapiro, której rzeczywiście udaje się wyrwać z tego bardzo hermetycznego, zamkniętego środowiska rodziny ultraortodoksów, mieszkającej w nowojorskiej dzielnicy Williamsburg w Stanach Zjednoczonych. Ona ucieka do Berlina. Ja nie będę Wam oczywiście teraz streszczać, to nie ma sensu, wielu z Państwa obejrzało, natomiast no, zrobił ten serial na mnie niesamowite wrażenie. On był takim obrazem dla mnie przeraźliwie smutnym i też taką refleksją bardzo smutną, która mi pokazała, jak bardzo funkcjonują ciągle jeszcze społeczności, w których tradycja, która powinna pielęgnować to, co jest najlepsze dla człowieka, jest przeciwko temu człowiekowi. I tu jak silny jest też ten lęk właśnie ultraortodoksyjnych Żydów przed świeckością. No i oczywiście tutaj największymi poszkodowanymi są jednak kobiety i ten serial to pokazuje. I ja też trochę więcej o tym powiem oczywiście na podcaście, ale no dzisiaj z tego miejsca bardzo Wam dziękuję. Ja rzadko oglądam seriale, ale ten był naprawdę jednym z lepszych, jakie oglądałam, no mogę powiedzieć śmiało, w ciągu ostatnich 5 lat. Bardzo dziękuję i też polecam tym, którzy nie widzieli. Teraz opowiem Wam o literaturze pięknej, opowiem Wam o dłuższych i krótszych formach, ale na początku chciałabym Wam powiedzieć, że niedawno skończył się festiwal Singera w Warszawie, gdzie miałam okazję być na kilku spotkaniach i między innymi na spotkaniu z Konstantym Gebertem, który też wydał książkę o historii Izraela. I rozpoczął to spotkanie taką bardzo ciekawą anegdotą, w której powiedział, że Izrael jest chyba jedynym w tym momencie państwem na świecie, gdzie istnieje tak wielki autorytet
pisarzy, literatów. No myślę, że to jest bardzo taki optymistyczny wstęp do tego, żeby zacząć mówić o literaturze izraelskiej, że są jeszcze takie państwa. Oczywiście ja nie wiem, na ile w tym jest prawda, no, ale on tam rzeczywiście przywoływał takie różne historie, że tam rzeczywiście tych pisarzy traktuje się tak z wielką nabożnością wręcz, dlatego że ludzie ciągle zastanawiają się, jak żyć, i po odpowiedź przychodzą do księgarni, do pisarzy, sięgają po książki. To jest bardzo ciekawe. No ale jak jest naprawdę, no to do końca nie wiemy. Trzeba byłoby się tam rzeczywiście wybrać i ich popytać. Opowiem o dwóch książkach. O książce Ceruj Szalew i o książce Janiwa Iczkowica. Ceruja Szalew, co nam zostało, i Janiw Iczkowic, córka rzeźnika. Obie te książki pokazywałam, kiedy akcję ogłaszałam. Jeśli chodzi o Ceruję Szalew, to jest książka, która została wydana kilka lat temu już. W Polsce została wydana, teraz patrzę, który to był rok, 2011, i przełożyli tę książkę wspólnie Bartosz Kocejko oraz Anna Halberstadt. Ceruja Szalew, wspaniała, współczesna izraelska pisarka młodego pokolenia, chociaż powiem Wam szczerze, że nie znam innej izraelskiej pisarki. Wszyscy pozostali pisarze to są mężczyźni, więc szczerze mówiąc, jeśli znacie jakieś pisarki też izraelskie, kobiety, które piszą powieści i możecie coś polecić, to proszę podzielcie się, bo wydaje mi się, że jednak jest to też rynek wydawniczy, czytelniczy bardzo zdominowany przez mężczyzn pisarzy. Natomiast no, Ceruja Szalew z kolei, no jedna, ale wielka, naprawdę zrobiła międzynarodową karierę, jej książki są tłumaczone na wiele języków i powiem Wam, że to jest faktycznie literatura niezwykle dojrzała. Ceruja Szalew dojrzewa razem zresztą ze swoimi książkami. Taką miałam zresztą refleksję, bo na tym festiwalu Zingera spotkałam się z jedną ze swoich widzek, którą też tutaj z tego miejsca bardzo ciepło i serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Cię, Aniu. Rozmawiałyśmy o Ceruji Szalew i rzeczywiście Ania powiedziała taką bardzo ciekawą myśl, że to jest pisarka, która dojrzewa razem ze swoimi czytelnikami. I tak jest rzeczywiście. To jest literatura, która jest pozbawiona złudzeń, która jest pozbawiona lukru, która jest odtabuizowana. Ceruja Szalew rzeczywiście pisze o mnóstwie rzeczy bardzo uniwersalnych dla kobiet, ale też bardzo głęboko jest to zanurzone też w tej tradycji izraelskiej. Tutaj na przykład w tej książce, to jest książka oczywiście o różnych dramatach, trudnych relacjach rodzinnych, bo no ona głównie o tym pisze i robi to świetnie. To znaczy, jeżeli chcecie poczytać rzeczywiście o tym, jak to jest właściwie trudno między kobietą a mężczyzną, jak trudne są te relacje, jak trudno się rozstać, ale nie tylko, jak trudno jest budować relacje z rodzicem, z dorosłym rodzicem, z rodzeństwem, jak trudno jest podejmować decyzje, jak sobie można radzić z takimi problemami jak ból utraconego macierzyństwa, albo tutaj jest na przykład w tej książce przedstawiona historia kobiety, która zmaga się z problemem menopauzy i ona pisze o tym znakomicie, tak prawdziwie, tak, jest tam bardzo dużo emocji, ale nie ma w ogóle wstydu, nie ma jakiegoś takiej próby omijania tematu. To jest wszystko bardzo naturalne i bardzo ciekawe. Wiele kobiet, kiedy sięga też po książki Ceruji Szalew, ma takie wrażenie, mówi tutaj o tych skomplikowanych relacjach damsko-męskich, że to są książki o nich, że Ceruja Szalew jakoś tak wnika w duszę kobiety i potrafi o tym napisać bardzo ciekawie. Ale co jeszcze, bo też nie chcę Państwu zostawić takiego wrażenia, że to jest literatura taka bardzo obyczajowa. Nie, to jest książka, która właśnie też jest zanurzona w historii i w tej książce na przykład jest tutaj takie trochę, jest taka rozprawa z tym mitem kibuców właśnie. No, sporo jest też w tle oczywiście tradycji ruchów sionistycznych i tak dalej, ale jeśli chodzi o te kibuce, to tutaj matka głównej bohaterki wychowała się w kibucu i tutaj jest świetnie pokazany ten proces rozkładu, tego jak te kibuce okazały się taką wielką żydowską utopią i jak wielki miały wpływ, przełożenie później na próbę budowania relacji rodzinnych przez tych wychowanków z kibuców. Jak sobie też trudno ci ludzie radzili z wyzwaniami rodzicielskimi na przykład. Świetna książka. No, to już kolejna książka Ceruji Szalew i ja muszę przyznać, że przypomniałam sobie po latach tę pisarkę i no, mam ochotę od razu sięgnąć po te dwie kolejne książki, czyli Ból i Los. Jeśli czytaliście, dajcie znać, bo uważam, że to jest naprawdę wspaniała, dojrzała, bardzo dobra literatura, też bardzo dobra w sensie literackim, językowym, posługiwania się słowem, budowania narracji. Świetna rzecz, świetna pisarka, bardzo Wam polecam.
Natomiast druga książka, to jest książka Janiwa Iczkowica, Córka rzeźnika, którą przetłumaczyła z hebrajskiego także pani Anna Halberstadt. Chyba najważniejsze nazwisko współcześnie, jeśli chodzi o tłumaczy z hebrajskiego. I książka, która zrobiła furorę, została kilka lat temu, bo to jest książka z 2015 roku, na rynku polskim ukazała się w 2021, a wcześniej zdobyła dosyć sporo nagród. Została obsypana takimi ważnymi, na pewno też w tym świecie literackim Izraela. Książka, która przypominała mi trochę takie bardzo dobre powieści drogi, ale też takie powieści, dobre powieści rozbudowane XIX-wieczne, rosyjskie na przykład. I w ogóle książka opowiada też o diasporze żydowskiej z XIX wieku i dzieje się na terytorium Imperium Carskiego, Rosyjskiego. Jest to też książka drogi. A dla mnie akurat po ostatniej lekturze Winterberga, to było znakomite przejście na taki trochę podobny klimat, bo tam u Winterberga, u Rudisza podążaliśmy miastami, miejscami w CK Monarchii, tak tutaj po Imperium Rosyjskim sobie podróżujemy. Ale samo przesłanie tej książki jest też takim trochę rzuceniem wyzwania tradycji i takiej upiorności tej tradycji, która... I znowu tutaj wracam trochę do tych wątków, o których mówiłam przy literaturze faktu, bo głównymi bohaterkami są kobiety i to te kobiety tutaj próbują walczyć z niesprawiedliwością. Ta córka rzeźnika to jest rzeczywiście kobieta, która podróżuje z nożem rzeźniczym, żeby przywrócić honor swojej siostrze, to znaczy znaleźć męża, który porzucił tę siostrę i umożliwić jej rozpoczęcie nowego życia, uzyskać rozwód. I właśnie, książka drogi, książka bardzo taka pełna zwrotów akcji. Ona mi w ogóle tak przypominała trochę takie seriale, znaczy nie seriale, tylko bardziej filmy, na przykład Quentina Tarantino czy braci Coen. Mnóstwo zwrotów akcji, bardzo dużo różnych intryg, bardzo też taka książka z poczuciem humoru. Natomiast jeśli chodzi o to przesłanie, za dużo tutaj, moim zdaniem, było trochę takiego romantyzowania też w przedstawianiu życia tej społeczności żydowskiej. Niektóre te historie wydawały mi się wręcz komiczne, niektóre takie gagi wymyślone przez autora. Ja nie do końca mam zaufanie do takiego, bo wydaje mi się, że książka miała duże aspiracje do bycia taką wielowarstwową, olbrzymią powieścią o jakimś takim ciężarze gatunkowym, a wyszła z tego taka dosyć zgrabna książka, którą się miło czyta, ale z tym przekazem coś tam nie do końca mi zagrało. Trochę mi się ona też kojarzyła z Dżentelmenem w Moskwie, jeśli chodzi o taki sposób pisania i taką właśnie bardzo dostojną, elegancką prozę. Ale cóż, powiem Wam więcej na podcaście, bo też jestem ciekawa, nie chcę dzisiaj zdradzać, ciekawa jestem, co Wy mi napiszecie, czy czytaliście. I poświęcę osobny odcinek tej książce, bo chcę Wam jeszcze też powiedzieć o tej okładce, która też jest bardzo ciekawa, ale tu wymagałabym, że tak powiem, z 5 minut mogłabym o niej mówić, bo ona jest też bardzo symboliczna i bardzo ciekawa, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na podcast poświęcony córce rzeźnika. Moi mili, i zostały mi jeszcze zbiory opowiadań, a więc krótka forma tym razem. Przeczytałam 2 zbiory opowiadań. Pierwszy mam tutaj w wydaniu książkowym, papierowym. To jest Jerozolimska plaża Ido Geffen, wydana przez Znak. To jest młody pisarz, ten zbiór opowiadań jest jego debiutem. I muszę powiedzieć, że jestem pod dosyć sporym wrażeniem jednak pewnej dojrzałości tych opowiadań. To są takie opowieści bardzo zanurzone w historii Izraela. One pokazują nam te wszystkie skomplikowane, współczesne problemy tego społeczeństwa, o których cały czas mówię w tym odcinku. Tylko są właśnie tak podane w pigułce, są podane właśnie w takich idealnych, krótkich formach. Muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo dobry zbiór i tematy, które tutaj przeważają, to są próby radzenia sobie z pamięcią, ze wspomnieniami. Wiele opowiadań tutaj właśnie w tym temacie zwróciło moją uwagę. Tytułowa Jerozolimska plaża, ale też, bo chciałabym Państwu właśnie podać jeszcze konkretne tytuły. Oczywiście bardzo mi się podobał Oddział geriatryczny, to jest opowiadanie, które otwiera ten zbiór, ale też 3 godziny z Berlina. To są te moje ulubione. Autor ma background taki naukowy, dlatego że on pracuje na uniwersytecie na co dzień, na Uniwersytecie Columbia i tam zajmuje się, przepraszam, że przeczytam, rzadko to robię, przeczytam tutaj ze skrzydełka, bada relacje między storytellingiem i rozumieniem narracji, a pamięcią i umysłem. I to naprawdę rzeczywiście czuję się w tej książce.
podcaście będzie więcej, dlatego bardzo Was zachęcam, słuchajcie, ale już dzisiaj bardzo Wam mogę gorąco ten zbiór polecić i tego młodego, debiutującego pisarza Ido Geffena. Natomiast drugi zbiór, który czytałam, a właściwie słuchałam, no bo właśnie wysłuchałam w audiobooku. Wysłuchałam zbioru bardzo króciutkich opowiadań Edgara Kereta, czyli chyba takiego mistrza krótkiej formy, jak się dzisiaj mówi, jedno z takich najbardziej znanych nazwisk. Też wielu z Was mi polecało tego pisarza. Nic do tej pory jego nie czytałam, a wybrałam zbiór chyba dosyć mało znany, Usterka na skraju galaktyki. Tytuł może się kojarzyć tak troszkę science fiction i faktycznie, jak się tak spojrzy na te opowiadania, to tam jest taki element, trochę taki paranormalny, powiedzmy, i niektóre te opowiadania mają taki wydźwięk lekko futurystyczny, ale wydaje mi się, że to jest chyba mimo wszystko pewne nadużycie, bo w tych opowiadaniach abstrakcja gra bardzo ważną rolę. To jest taki miks, powiedzmy, sytuacji życiowych i właśnie jakiegoś takiej abstrakcji, totalnej abstrakcji. Mamy bardzo dziwnych bohaterów, też bohaterów, którzy mają problemy z pamięcią, ale próbują sobie poradzić ze wspomnieniami przy użyciu na przykład jakiejś aplikacji. Tutaj wywołuje to trochę takie skojarzenie z Ubikiem, którego też w tym roku czytałam. Z drugiej strony mamy człowieka, który jest kulą armatnią i gdzieś tam wystrzelił i też dzieją się różne dziwne rzeczy. Ludzie na skraju śmierci, wypadku, próby popełnienia samobójstwa i takie bardzo krótkie strzały autora diagnozujące bardzo ograniczone horyzonty tych narracji, tych narratorów. To znaczy, wydaje mi się, że Keret chciał zbudować takie właśnie historyjki, w których pokazuje człowieka, bohatera, który jest w sytuacji bez wyjścia, dlatego że właśnie nic nie widzi. I wymyślił sobie takie zabawne właśnie, abstrakcyjne różne sytuacje. Nie mam jeszcze do końca wyrobionego zdania. Przyznam szczerze, że nie podobał mi się język Kereta. Jest on zbyt, moim zdaniem, lakoniczny, upstrzony przekleństwami, jakimiś takimi dziwnymi wyrażeniami też z takiej mowy potocznej, która niewiele tam wnosi, moim zdaniem, bo to nie jest tak jakby na przykład u Charlesa Bukowskiego, który tam świetnie potrafi mięsem rzucać, ale to wszystko jakoś jest tak fajnie wplecione, jest to elementem tego języka literackiego. Tak tutaj to wydało mi się jakieś takie knajackie, słabe. Nie podobało mi się. To jest język zbyt lakoniczny też dla mnie. Więc tutaj powiem szczerze, że mam pewne wątpliwości co do tego autora, ale on napisał sporo tych zbiorów opowiadań i ja z pewnością jeszcze sobie po jakiś jeden albo dwa sięgnę, bo wiecie, no, krótkie formy to jednak są też dosyć specyficzne formaty takie. Trzeba przeczytać kilka zbiorów, żeby rzeczywiście zobaczyć, czy to jest autor, który naprawdę jest mistrzem w tym. Jest parę zbiorów, które są o wiele bardziej popularne i no myślę, że ja sobie tutaj wybiorę coś z tych Waszych też rekomendacji. A na dzisiaj tyle. A to efekt izraelskich wakacji, izraelskiego lata. Zapraszam Was bardzo serdecznie na podcasty, w których opowiem Wam więcej i zapraszam Was oczywiście do dyskusji wtedy szerszej. Dzisiaj dajcie mi znać, co Wy przeczytaliście. Dziękuję też za te dotychczasowe rekomendacje. Bardzo chciałam podziękować też innym twórcom innych kanałów, którzy zdecydowali się wziąć udział w tej akcji czytelniczej. Bardzo dziękuję pani Ani z kanału Czytam i Piszę. Aniu, przedstawiłaś książkę w języku jidysz, tam się tłumaczyłaś, że to może jest niezgodne z jakimiś kryteriami. Rzeczywiście ja tutaj sama wybrałam izraelskich pisarzy, natomiast nie było jakiejś opcji, żeby ta akcja miała być ograniczona. Bardzo Ci dziękuję, przedstawiłaś bardzo ciekawą książkę. Także Aniu, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo Zuzannie. Chociaż Zuzanna wiem, że była też rozczarowana trochę właśnie, jeśli chodzi o to nazwisko Kereta, więc wiem, że te lato izraelskie może nie do końca udane, ale mam nadzieję, Zuza, że też tutaj może czymś dzisiaj u mnie poczułaś się zainspirowana. No i dziękuję bardzo też Marcinowi z kanału Znak Litera Człowiek. On przedstawił dwie bardzo, bardzo ciekawe książki. Wszystkie linki do kanałów, do tych filmów na tych kanałach wrzucę Wam w opisie. No i jeszcze tutaj wiem, że Dorota Zabukowana czytała Ceruję Szale, bo przyznała się tam w jakimś króciutkim filmie, no i cały czas czekam na jakąś opinię. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, Dorota. Dziękuję Wam bardzo. Miło mi się było dzisiaj z Wami zobaczyć. Mam nadzieję, że zaraz będzie mi się miło czytało Wasze komentarze, a ja pojawię się u Was za tydzień i od kolejnego tygodnia, w kolejnym tygodniu z taką serią właśnie podcastów i będziemy sobie trochę głębiej, szerzej wchodzić w tematykę izraelską. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Pa!